Pojawiam się i znikam. Jesteś gotowy do regat, Kicku? Kicku? Wow, ale świetna łódka. A, dziękuję. Muszę pokonać Filipa. Patrz. Zrobiłem większy żagiel, żeby płynęła jeszcze szybciej. Cześć, Rosie. Przyszedłem wygrać regaty. Znowu. Tym razem może ci się nie udać. Kicek zrobił fantastyczną łódkę. Serio? Pokaż. To tajne. Nigdy nie pokona mojej. Ja zawsze wygrywam. Regaty zaczynają się za 2 godziny. Pójdę już przygotować metę. Cześć, Rosie. Chcesz zobaczyć moją magiczną sztuczkę? Tak, ale najpierw udekoruję dębiaka. Będzie rozdawał nagrody zwycięzcom. I jemu też mogę pokazać sztuczkę. Dębiaku, masz dobry humor. Przyjechał mój znajomy figlarz. Nikogo nie widzę. Na pewno już tutaj jest? Tak, dzióbku, na pewno. Tylko, że on ma specjalne właściwości. Ha, założę się, że nie ma zielonego pojęcia o czarach. Chcesz zobaczyć moją sztuczkę? Czyli gdzie jest figlarz? O, tu przy mnie. Prawda, kolego? Jasne! To łaskocze! Super! To czary! Co? Dlaczego tak się patrzysz? Co? Jak on to zrobił? Figlarz to kameleon. Kameleony mogą zmieniać kolor, kiedy tylko chcą. Dzięki temu łatwo się kryją. Uwielbiam czarowanie. To nie są czary, tylko właściwości kameleonów. Ja też chcę znikać tak jak ty. Z tymi jaskrawymi piórami to będzie trudne. Nie znikniesz tak łatwo. Oczywiście, że zniknę. Poczekaj. Kicek nigdy nie zbuduje czegoś takiego jak to. Dziękuję za pomoc. To najlepsza łódka, jaką miałam. Cześć, Bruno. Cześć, Filipie. Olu, założę się, że twoja łódka jest kiepska. W zasadzie jest chyba szybsza od twojej. Chodźmy, przetestujemy ją. Muszę ją zobaczyć. Chcę się upewnić, że wygram. Gotowe. Bardzo się cieszę. O, cześć, dzióbku. Dlaczego masz na sobie krzak? Jestem przebrany, jak figlarz. No niezupełnie. Gdy ja się schowam, nikt mnie nie widzi. O, to nie fair. Dzióbku. Regaty zaraz się zaczną. O, nie podglądaj. Gdybym mógł ją zobaczyć. Co ci się stało? Myślałem, że umiem czarować, ale kolega dębiaka potrafi znikać, a ja nie. Serio? Ach, to kameleon. Mógłby siedzieć obok ciebie, a i tak byś tego nie wiedział. Wszyscy myślą, że on jest wyjątkowy. A ja... Nie. Filipie? Wow! Psst! Figlarzu! Jestem Filip! Chciałbym, żebyś coś dla mnie wyśledził. To zabawa? Nie! To bardzo ważne! Razem moglibyśmy wygrać regaty. Jestem do usług! Chodźmy! Thank you.
bardzo śmieszne. No i? Jakie one są? Łódka Kicka miała coś okrągłego. Jak to się nazywa? Balon. Właśnie. A ta Oli kłapała. Znaczy, miała klapy. I co jeszcze? Nie zauważyłem, bo zająłem się super tajną misją. O, klapy i balon. Da się zrobić. Pomyślmy. Najpierw pozbędę się tego. Dzióbku? O, widzisz mnie, prawda? Wiesz, ja zawsze chciałem być wyjątkowy. Przecież jesteś wyjątkowy. Ale nie, jeśli chodzi o czary. Sztuczka figlarza jest dużo lepsza od mojej. Może figlarz pomoże ci w czarowaniu? Chodź, powiem ci po drodze. Zaraz zaczną się regaty. Nie! Filipie? Czy to twoja łódka? Co się stało? Bałem się, że nie wygram, więc ją zmieniłem na to. Chyba się poddam. Musisz spróbować. To ważniejsze niż wygrana. Pewnie masz rację. Ale ja tak bardzo chciałem wygrać. Figlarzu, mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Dla dzióbka też. Do startu, gotowi! O nie! Dalej! Hurra! Wygrywam! O nie! Utknęła! Patrz! Wygrywamy! Ufu! A teraz zatonie. Bez sensu. Filipie, patrz. Ha, znowu wygrywam. Tak jakby. O, patrzcie, złączyły się. Łódki odlatują. Złapie, Bruno. Za wysoko. Nikt ich nie dosięgnie. Dosięgnie. Goni je, dzióbku. Hurra! Zanim wręczę nagrodę zwycięzcy, chciałbym wspomnieć kogoś wyjątkowego. Wszyscy wiemy, kto tu jest wyjątkowy. Dzióbka. Bez jego pomocy nie byłoby łódek do zakończenia regat. O, to nic takiego, naprawdę. A co do nagrody, otrzymują ją wszyscy. Hurra! Co ci się stało? Oszukiwałem. Wysłałem figlarza na przeszpiegi. Nie zasługuje na nagrodę. Oszukiwanie jest złe. Ale łódka Filipa pomogła naszym łódkom. Każdy popełnia błędy, ale nie każdy potrafi się do nich przyznać. Chcemy, żeby Filip dostał nagrodę, prawda? Tak! A teraz pora na wyjątkową sztuczkę. Panie i panowie, widzicie, że kapelusz jest pusty? Abrakadabra! Ta-da! Hurra! Nie widać mnie! Jestem kameleo królikiem! Gdzie się podziałeś? Tutaj! Patrz! Nie zniknąłem! Faktycznie! Rosie! Myślisz, że figlarz zna też inne sztuczki? Zapytasz go o to jutro, jeśli go znajdziesz. Pilnowanie małego misia. Chodź.
Chodź, kitku. Czy mogę dzisiaj ja prowadzić Rosie? Może innym razem. Musimy iść. O, to nie fair. Zawsze ty rządzisz. 103, 104, 105. Wow, składasz skuter? Shh. Czemu musimy być cicho? I właściwie czemu liczyłeś, Bruno? Bawię się teraz w chowanego z małym misiem. Kryć się! O, a czy nie powinieneś czasem go teraz szukać? Nie, tak, postaram się czymś go zająć, żebym mógł dokończyć niespodziankę dla niego. Skuter! Łehej! Nadal odliczam. Rosie! Jak ja mam to teraz zrobić? My moglibyśmy się nim zająć. Jesteś pewna, Rosie? Jasne. Nie ma problemu, prawda, kitku? Żaden problem, Rosie. Dzięki. Jak skończę go składać, to przyjdę na wzgórze dębiaka. Jesteśmy. Możesz się bawić czym tylko chcesz. Może pójdziemy na dwór! Nie martw się, kicku. Panuję nad sytuacją. Farba! Puzzle! O nie! Naprawdę myślę, że powinniśmy wyjść na dwór. Piłka! Rosie? Kicek? Co się dzieje? Bruno przygotowuje dla małego misia niespodziankę. Więc wzięliśmy go do nas do domu, żeby się nie domyślił. Coś czuję, że nie będziemy mieli domu, jak tak dalej pójdzie. Chyba przyszłam w samą porę. Znam się na małych misiach. A serio, Olu? No tak, przecież mamy misia. To co mamy robić, Olu? Mój mały miś najbardziej lubi się bawić na huśtawkach. Huśtawki! Chodź ze mną, mały misiu. Mały misiu, lepiej tego nie rób. Pluszek nie lubi, jak się nim kręci. Huśtać! Pluszek! O, Pluszek! Wszystko w porządku? Huśtać! Może huśtawki nie były dobrym pomysłem? Spokojnie, kitku. Już się tym zajmę. Okej. Jeśli sobie poradzisz, to pójdę do Bruna. Moment. Jeśli to idzie tu, to po co jest tu? Cześć, Bruno. Jak sobie radzisz ze skuterem? Całkiem dobrze, kicku. Czy to nie powinno być pod spodem, zamiast na górze? Tak. Musi być błąd w instrukcji. A może trzymasz ją do góry nogami? Dzięki, kicku. Jak się mały sprawuje? On zawsze szybko się nudzi. Na pewno mu się nie nudzi. Zobaczmy. Mały misiu? Dokąd idziesz? Bruna! Nie! Co to za hałas? Bruno ma niespodziankę dla małego misia. Musimy go trzymać z dala od Bruna, żeby jej nie zobaczył. Maluchy mnie uwielbiają. Patrz tylko na szalone żołędzie. Wszędzie za mną chodzą.
Małe żołędzie to nie to samo, co małe misie. Chcesz pograć w piłkę nożną? Mamy dużo fajniejszy pomysł. Chodź ze mną, mały misiu. Okej, Dziubek. Daj znać, jak sobie nie będziesz radził. Jesteśmy. Labi. A oto, co będziemy. O, rety. Mały misiu. Zgubiłem się. O, nie. Nie martw się. Dziubek poleci w górę i cię znajdzie. Nie ruszaj się. Mały misiu, gdzie jesteś? Hej, ha, ha. Mały misiu. Mały misiu. Wow, malutki. Gdzie idziesz? Bruna! Zatrzymać tego misia! A, ty mały psotniku! Mówiłem! Ja wiem, co mali chłopcy lubią robić. Chodź ze mną, mały misiu! Piłka! Nie możesz trzymać piłki! Musisz ją kopać! Biejąk! I strzela gola. Nie liczy się. To jest niedozwolone. No cóż, może opiekowanie się małym misiem nie jest takie łatwe, jak myślałeś, Filip. Zastanawiam się, co Bruno robi tyle czasu. Kto wie? Już prawie. Gotowe. Dziękuję, dycku. Ciekawe, czy mały mi się cieszy. Powiem innym, że skończyłeś. Rosie? Mały misiu? O, mały miś ich chyba wszystkich wykończył. Rosie, Bruno czeka na nas na wzgórzu dębiaka. Chcę wręczyć małemu jego niespodziankę. O, musiałam przysnąć. Przepraszam, kicku. Nie mam siły tam iść. Jestem padnięta. A ja też. O co? Gdzie ja jestem? Ale jak my ich wszystkich sprowadzimy na wzgórze? Zostaw to mnie! Filipie, załatwisz więcej kasków? Co chcesz zrobić, kicku? Kickowa taksówka będzie w mig z powrotem! Trzymajcie się! Bruna! Już niedługo, mały misiu. To dla ciebie, mały misiu. Twój pierwszy skuter. Skuter! Wiesz, jeszcze nigdy nie jechałem skuterem. Ale jakbym mógł, to bym chciał dokładnie taki. Wyścig! Dalej, Rosie! Na co czekasz? Rosie? Co się stało, kicku? Nie chcesz kierować? Chcę... To zawsze ty rządzisz. Może czasem powinnam tobie dać porządzić. W końcu to ty wszystkich dowiozłeś na wzgórze. I to całkiem duże wzgórze. Brawo, kicku. Wyścig! Gotowi do startu? Start! Wiesz co, Rosie? Ja naprawdę powinienem czasem rządzić. Z drogi, Rosie! I to już! Wiem, że pozwoliłam ci rządzić, kicku. Ale to nie znaczy, że masz być niegrzeczny. Przepraszam. Mały, uważaj, gdzie jedziesz. Bruno się chwieje. Szybciej! Szybciej!
jabłko! No to chodź, pójdziemy je zerwać. Filip jedzie. Jabłka! Nie martw się, mały misiu. Popatrz na to. Jabłka! Po co Filipowi te wszystkie rzeczy? To pewnie coś fajnego. Chodźmy! Filip od rana rozkłada wszędzie jakieś przedmioty. Do czego one służą? Świetnie nadają się do skakania! Ha! Hej, Bruno! Cześć, mały misiu! Juhu! Ha! Cześć, Ulu! Bruno! Mały miś uważa, że jesteś wspaniały! Bruno, wspaniały! Po co ci te hula hopy? Pokażę wam, ja... O, śmieszne kółeczka! Kto je tutaj rozłożył? Ja zbudowałem tor przeszkód. Jaki tor deszczu? Przeszkód. Trzeba będzie zrobić różne zadania w ogrodzie. Na przykład przełożyć hula hop przez głowę. O, tak! Co jeszcze będziemy robić? Ha, wszystko! Chodźcie, pokażę wam. O, to zapowiada się ciekawie. Jesteśmy na punkcie, gdzie trzeba skakać po kamieniach. Ola pędzi jak wiatr. O, to kicek na równoważni. Czy dojdzie do końca? Już prawie. Nie, następnym razem ci się uda. Raz, dwa, trzy. Pudła u Rozji. Filip na punkcie z hula hopem. I już rozpoczął bieg w dół zbocza. Rozji przygotowuje się do skoku z liną. Może być ciężko, ale dla Rozji to żaden problem. Ola i Kicek spokojnie wykonują zadanie z doniczkami, ale ojej, Bruno nawet nie zaczął. Brrr, no co ty, Bruno? Dlaczego jeszcze nie zacząłeś? O, wiesz, mały miś jest za młody, żeby pójść na tor przeszkód, więc zostanę tu z nim. Bruno, mały misiu, spróbujcie tego. Ups. Bruno! Już wiem. Chodźmy odwiedzić dębiaka. Idziesz, dzióbku? Bruno! Jej! Ha! Patrz i ucz się, kicku! Ja? Jestem najlepszym akrobatą na świecie! O, gdzie jest Bruno? Jeszcze nie wziął w niczym udziału. Hej, Filipie! Patrz i ucz się! Cześć, dębiaku! Czy był tutaj Bruno? Razi! O, cześć, mały misiu! Bruno poprosił mnie, żebym popilnował małego misia. Chyba poszedł na chwilę do lasu z dzióbkiem. Dziękuję. Hurra! Haha, to była bułka z masłem. Chcesz spróbować? Może, ale wolałabym jeszcze trochę pooglądać kicka. Nie za szybko. Nie spiesz się. O, spokojnie. Nie panikuj. Nie panikuj. Co tu się dzieje? Próbuję zrobić mu trening przed zadaniem z równoważnią. Trening? Po co? Po prostu spróbuj swoich sił. Jestem w tym bardzo kiepski. Na pewno spadnę. Wiem, że tak będzie. Ale to nieważne. Co nie? Mały miś sądzi, że potrafię wszystko. No wiesz,
Nie mogę go zawieść. Ale przecież nieważne, co byś zrobił, on i tak jest w ciebie zapatrzony. Może, ale nie chcę go rozczarować. Koniecznie muszę się tego nauczyć. I to szybko. Kicek to pingwin! To nie jest śmieszne. Skoro tak mówisz, to wcale nie jest najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałem. Łap mnie! Ej! Nie! Skup wzrok na brzegu kłody, o tak. A potem przejdź po niej powoli i z gracją. O, przecież próbuję. Po prostu nie łapię równowagi. Wiem, co jest nie tak. Dziubek łapie równowagę dzięki skrzydłom. Ale my musimy wyciągnąć ręce na boki. O tak, widzisz? O tym nie pomyślałem. Dobra. Patrzcie. Dziękuję, Rozy. Dzięki, Dziubku. Mały misiu, nadchodzę! Teraz będzie lina. Nie, do niczki! Nie, lina! Chodźcie ze mną. Zobaczycie, jak Bruno pokonuje tor przeszkód. Jesteś gotowy? Możesz zaczynać! Start! Ramiona w bok, ramiona w bok, ramiona w bok. Ta-da! Super. Cieszę się, że wziąłem w tym udział. To głupie bać się spróbować. Masz rację. Ja nie rzucałam tylko piłką do koszyka, bo nie jestem w tym dobra. A ja nie przeszłam punktu z równoważnią, bo się przestraszyłam. Filipie, to dlatego nie chciałeś chodzić na doniczkach? No, a ty bujać się na linie? Ale punkt z liną jest naprawdę trudny. No, to w ostatniej kolejce każdy robi to, co jest dla niego najtrudniejsze. Jej! Masz radę, tylko nie patrz w dół. Dziubku, a co trudnego ty spróbujesz zrobić? Nic mi nie przychodzi do głowy. Może na przykład spróbujesz być cicho przez chwilę. Co? No, dobra. Zawsze trzeba próbować, bo może się uda. Tak? No to może spróbujesz zmyć wszystkie naczynia? Kicku! Czy muszę wycierać? Tak, Kicku. Myślę, że powinieneś spróbować. Spójrz na dębiaka, Kicku.
Tutaj, Rosie. Czemu oni się tak ekscytują? Tańcem Oli. Tańcem? Uwielbiam tańczyć. Ola też. Dziś po południu będzie tu dla mnie tańczyć. Jest bardzo dobra. Ja też. Chcesz zobaczyć kickowy taniec? Możemy przyjść? Możecie zapytać Olę. Ćwiczy teraz na placu zabaw. Chodźmy się zapytać. Chodźmy, kicku. Ty zrobię skok i obrót. Ta-da! O, witaj, Dzióbku. Nie zauważyłam cię. Obiecałam Dębiakowi, że dla niego dzisiaj zatańczę. Dlatego teraz ćwiczę. Pokaz tańca. Wyśmienicie. Kto będzie? Tylko Dębiak. O nie, nie, nie. Jesteś wyśmienita. Wszyscy powinni cię zobaczyć. Wszyscy? Wyobraź sobie, ty na scenie, światła, pełna widownia. Każdy się tobie przygląda. Światła? Widownia? Wszyscy patrzą? Nie martw się, ja się wszystkim zajmę. Ty tylko przygotuj dobrze swój taniec. Pokaz tańca dziś po południu. Tylko dziś się zatańczy niesamowita Ola. Cześć, Olu. Olu? Czy to będziesz tańczyć? Troszeczkę wolno. Wszystko w porządku, Olu? Nie pamiętam. Masz na myśli, że nie wiesz co dalej? Spróbuj podskakiwać. To zawsze działa. Nie umiem. Może parę kręciołków? Zatańcz od początku. Wtedy ci się przypomni. O nie, zapomniałam też początek. Nie umiem już tańczyć. O, nie martw się, Olu. Pomożemy ci. Prawda, kicku? A może spróbujemy przekręcić ten czerwony Ups. Wielki pokaz tańca! Wystąpi Ola! Brzmi świetnie. Pędzę, muszę przygotować Dębiaka. My pomożemy Oli, prawda, Filip? Podwiozę ją moim piorunem szos. A ja poszukam kwiatów, żeby włożyła we włosy. Rób to, co ja. I co powiesz na moje wygibasy? Może to zły rodzaj tańca? Co powiesz na kickowy? Taniec jest zły. Kręciołek. Kicku, jesteś genialny. Tutaj chodzi o taniec Oli. Pomóżmy jej go sobie przypomnieć. Ale ja nie pamiętam, jak wyglądał. Limuzyna jest już gotowa. A ja nazbierałem kwiatki. Co jest? Ola zapomniała swój taniec. Nie szkodzi. Znam coś, co mogłaby zatańczyć. Bujasz się w górę i w dół, haha. I kręcisz się jak karuzela, hihi. Dalej, Olu, spróbuj. Filip. Filip, to chyba nie pomaga. Hey, hey, hey. Może Filip powinien zatańczyć dla Dębiaka za mnie? Jest bardzo dobry. To ty jesteś tancerką. Ja umiem kręciołka. Racja, Filip. Ola jest tancerką i to ona powinna zatańczyć. A co z moim kręciołkiem? To łaskocze. A teraz światła. A teraz najważniejsze. Gotowe! Czas przeprowadzić tancerkę. Musisz delikatnie stąpać, tak jak ja.
Wow, uważaj! Olu, twój pokaz! Dzióbku, ale Ola nie jest jeszcze gotowa. Nie gotowa? Zapomniała kroków. Zapomniała? Katastrofa! Och, Dębiak będzie taki zawiedziony. Przepraszam. Oj, nie martw się, Olu. Jeszcze tylko chwilka i zaczniesz znowu tańczyć. Nie ma sensu. Pójdę powiedzieć Dębiakowi, że nie zatańczę dla niego. Nie poddawaj się. Spróbuj jeszcze raz. Jak ja potrafię, to ty też. Nie martw się, dasz sobie radę. Dziękuję, kochani. Daliście z siebie wszystko, ale nie dam rady. To może ja zrobię kickowego kręciołka? Nie wiedzą, co tracą. Już idzie i widownia też. Lubię pączki. Obawiam się, że jest mały problem. Nie zatańczę. Zapomniałam, jak się tańczy. Rosie spróbowała wszystkiego, żeby mi się przypomniało. Ale przepraszam, Dębiaku. Nic nie szkodzi, Olu. Pokaz i tak zrobimy. A jak? Ola nie jest jedyną tańcerką wśród nas. Za młodu byłem świetnym tańcerzem. Ty? Drzewo? Tańczy? Jeśli Ola zapomniała swego tańca, to ja dla niej zatańczę. Ale potrzebna mi pomoc. Ja? Pomóc tobie? Jak? Rób, co ci każę. Potrzebna nam muzyka. Muszę się dobrze rozbujać. Możecie mnie pchnąć, żebym ruszył? Dobrze. I w drugą stronę. Ciekawe, czy przypomnę sobie twista. Było super. Teraz tak. Nie potrafię podskoków. Zrobiłaby się za mnie. Patrz, Kicku. Ola tańczy. Jesteś najlepsza, Olu. Znowu umiem tańczyć. Jak to się stało? Taniec to przyjemność. Najważniejsze jest słuchać muzyki i dać jej się ponieść. Nie trzeba myśleć o niczym innym. Zatańczymy? Zrób ten śmieszny obrót. Ha, yeah! Mój kręciołek! Wygibasy, Rosie! Kicek! Dzióbkowy obrót! Nadchodzę! Kręciołek! O, nie ma sensu. Kicek chce chyba coś powiedzieć. Co jest, Kicku? Ty też tańczysz? Trzeba było coś powiedzieć, Kicku. No chodź, pokaż nam kroki. Ale wszyscy się patrzą. Nie przejmuj się tym. Słuchaj muzyki i daj się jej ponieść. Panie i panowie, przedstawiam wam... Kickowy kręciołek! Hurra! 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 Fiu! Ale jestem padnięta. Dobranoc, Kicku. Dobranoc! Rosie? Tak, Kicku? Myślisz, że jak Dębiak tańczy, to jego korzenie też tańczą? Chyba tak. Po prostu ich nie widzimy, bo są pod ziemią. O, tak? Patrz, Rosie, taniec korzeni. Dobranoc, Kicku. Dobranoc, Rosie. Dzióbek i Stuktuty. Hurra!
wszystkiego najlepszego, Zofio! Dziękuję wam bardzo. Dzień, w którym mnie tutaj zasadzono, był wyjątkowy. Jestem szczęśliwa, mogąc żyć w świecie pełnym przyjaciół. Cieszymy się, że tu jesteś. Chciałabym uczcić ten dzień i naszą przyjaźń koncertem muzyki na wietrze. Posłuchajcie, jak wiatr gra na dzwoneczkach. Super! Ale przepiękna muzyka. Cieszę się, że ci się podoba, bo chciałabym, żebyśmy zagrali coś razem, każdy na swoim instrumencie. Świetny pomysł! Chodźmy teraz wszyscy poćwiczyć! O, cześć, Dzióbku. Dlaczego nie chcesz poćwiczyć z innymi? Moja kazusia zepsuła i teraz nie mam na czym grać. Nie przejmuj się tym. Chyba mam coś odpowiedniego. O, dziękuję, wspaniałe. A co to jest? To fletnia pana. Pamiętaj, Dzióbku, dzięki ćwiczeniu można osiągnąć wielkie rzeczy. A ty nie będziesz na niczym grać? Nie, bo moim instrumentem jest mój głos. Ups, chyba powinnam trochę poćwiczyć. Nie mogę się doczekać wspólnego grania. Będziemy jednym zespołem. Ale nie możemy być zespołem. Nie mamy nazwy. Co powiesz na Rozy i dzwoneczki? Nie, kapela kicka. Albo fajni fleciści. To musi być coś, co brzmi jak nasza muzyka. Okropne piszczałki? Co ci się stało? Zofia dała mi tę fletnię pana i nie chciałbym jej zawieść w tak ważny dzień, ale nie potrafię na niej grać. O, nie przejmuj się. Jeśli tylko poćwiczysz i się nie poddasz, nauczysz się przepięknie grać. Na pewno przepięknie. A może spróbuj w nią dmuchać? Małe żołędzie, to nieładnie śmiać się z Dzióbka. Przestańcie! Pamiętaj, Dzióbku, praktyka czyni mistrza. Chodź już, Bruno. Zaraz przyjdę. Granie na łyżkach jest trudne. Łatwiej by było, jakbyś używał tylko dwóch łyżek naraz. Właśnie tak. Ups. Poćwiczmy jeszcze troszkę. To nie jest piszczałka, to jest fletnia pana. Jeszcze to tu! Rozpraszacie mnie! Muszę znaleźć sobie inne miejsce do ćwiczeń. Cześć, dębiaku! Skoro nie możesz być na naszym koncercie, przyszliśmy pograć dla ciebie teraz. O, to cudownie! Jako najstarsze drzewo w ogrodzie, wiem, jak ważny dla Zofii musi być ten dzień. Oby koncert jej się spodobał. Zaczynamy? O, pięknie! Filipie! Zepsułeś nam występ! Przepraszam. To co, zaczynamy próbę? Okej, od początku. Raz, dwa, trzy, cztery. Czemu przerwałeś? Bo grasz za głośno! Idealnie! Nie do końca!
wciąż nie mamy nazwy dla zespołu. Sprawdźmy, czy wszyscy są gotowi. Powodzenia! Słuchajcie, co to jest? Fajna piszczałka! To jest bardzo wyjątkowy instrument. Zofia mi go dała. Nazywa się... Tutu, jeszcze tutu! Przestańcie! Skoro się ze mnie śmiejecie, to ja nie gram. Ale Dzióbku, nie śmialiśmy się z ciebie. Śmialiśmy się z... Ha! Małych żołędzi. Tutu, więcej tutu! Chyba go obraziliśmy. Nie możemy grać bez Dzióbka. Nigdy nie nauczę się ładnie grać na fletni. Choćbym nie wiem ile ćwiczył. Przecież grasz bardzo ładnie. Zagrałem przy innych, a oni wyśmiali mnie. Na pewno nie chcieli cię zmartwić. I tak jest za późno. Nie gram z nimi. Ale będzie im ciebie brakować. I co powie Zofia? Wszyscy chcemy, żebyś wrócił. Zwłaszcza małe żołędzie. One mi dokuczały. Wołały tutu, tutu, więcej tutu. Podobało im się, jak grałeś. Proszę, wróć do zespołu. Pora na nasz koncert. Nie możemy zawieść Zofii w taki dzień. Pamiętaj o jednym. To nie jest twoja rocznica, tylko Zofii. Cześć! Jesteś gotowa? Obawiam się, że to się nie uda. Wiatr przestał wiać. O nie! To wiatr decyduje o tym, kiedy grają dzwoneczki. Bez niego nie stworzy muzyki. Ale bardzo chciałaś, żebyśmy zagrali razem. Nie przejmuj się. Wy zagrajcie, a ja wyobrażę sobie, że gram z wami. Biedna Zofia, to straszne nie móc grać ze wszystkimi. O, wiem coś o tym. O nie, to znowu wy, sio! Dajcie mi spokój! Słuchajcie, Dzióbek uruchomił dzwonki. Wow! Naprawdę? Tak! Dzióbku, jeśli będziesz machać skrzydłami i robić powiew, Zofia będzie mogła się dołączyć. Machać skrzydłami? A co z fletnią pana? Rosie ma na myśli, że możesz dyrygować całym zespołem. O tak! Dyrygent. Pewnie, że to zrobię. Super. A dzięki małym żołędziom mam już nazwę dla naszego zespołu. Zacznijmy nasz wielki koncert muzyki na wietrze występem wesołych tutków. Pięknie! O, to najszczęśliwszy z wielu moich dni. Być w ogrodzie z przyjaciółmi i najpiękniejszą muzyką na wietrze, jaką słyszałam. Brawo! Moje kazu! Dzięki, małe żołędzie! Rosie, czy gdybym poćwiczył tak jak Dzióbek, mógłbym się czegoś nauczyć? Tak, Dębiak ma rację. Praktyka czyni mistrza. A co powiesz na to? Świetnie, mistrzu! Zapomniała o kicku.
Kicek, przestraszyłeś mnie. Ups, przepraszam. Pobawmy się w coś, Rosie. A w co? O, już wiem. Schowaj się i zjedz. Schowaj się i zjedz? Jak w to się bawi? Łatwo. Ja chowam się z truskawkami, a ty musisz mnie znaleźć, zanim je wszystkie zjem. A może w coś innego? Nie, spodoba ci się. Zanim zaczniesz szukać, musisz policzyć wszystko w kuchni. I pamiętaj, znajdź mnie, zanim zjem wszystkie truskawki. Policzyć wszystko? Jeden banan, jedno, dwa jabłka, jedna, dwie, trzy szklanki. Jeden, dwa, trzy, cztery buty. Co to? Wow, to było super szybko, Filip. Jeszcze za wolno. Próbuję pobić mój rekord. Jak chcesz, możesz mi pomóc. Jasne. Już idę. Dobra kryjówka. Już wiem. W lesie. Gotowa, Rosie? Gotowa do startu. Raz, dwa, trzy, start. Dawaj, Rosie. No, i jak mi poszło? Dobrze, ale musi być lepiej. Spróbujmy razem. Wtedy będziemy szybsi. A może tutaj? Albo tu? Nie. Nie, są za cienkie. O, gdzie ja mam się schować? Ale będzie frajda. Raz, dwa, trzy, start! Start? To było szybkie. Udało się! Pobiłeś swój rekord prędkości! Tak. Wszystko w porządku, Dzióbku? Podobał ci się wyścig? Chyba muszę się położyć. Gdzie ono jest? Gdzie ono jest? Co się stało, Bruno? Moje jabłuszko. Moje piękne jabłuszko, Tofi. Zniknęło. Nie martw się. Poszukamy razem. Tak, rozłożę moje piórka i się zdrzemnę. Przestań, tu łaskoczę. Co? Kto tam jest? Przestań! Co ty tu robisz? Chowam się. No ja cię szybko znalazłem. Prawda. Muszę znaleźć lepszą kryjówkę. Jesteś pewien, że nie zjadłeś jabłuszka? Tak, jestem. No, ale nie widać, żebyś je upuścił. A miałem taką ochotę je zjeść. Och, Bruno. Chyba rozwiązałam zagadkę jabłuszka. Ups, dzięki, Rosie. Chcesz spróbować? Nie, dzięki. To może chcesz się przejechać na barana przez ogród?
No pewnie. Aha! Labirynt! O, Rosie mnie tu nigdy nie znajdzie. Ach, to jest super, Bruno. O, nie! O, przepraszam, Olu, to twoje? Tak, używam ich do malowania. Może potrzebujesz pomocy? O, tak, dziękuję, Rosie. O, Rosie mnie pewnie nie może znaleźć. Chyba sobie odpocznę. Cześć! Jak się nazywasz? Chyba cię nazwę Kręty Edek. Bawię się w Schowaj się i zjedz, a ty mnie znalazłeś, więc możesz zjeść jedną z moich truskawek. Wow, jahoo! Dziękuję, Rosie. Wygląda ślicznie. Kickowi też się spodoba. Na pewno mu się spodoba. O nie, Kicek! Zupełnie o nim zapomniałam. Pewnie nadal się chowa i je truskawki, czekając, aż go znajdę. Kicek, już idę! O nie. Kręty Edek ze mną bawi się. Chodzi, skacze i przytula mnie. Teraz przyjaciela mam i nie muszę czekać sam. Fajnie, że nie muszę czekać sam. Jesteś głodny? Jedna dla ciebie, dwie dla mnie. O, tej nie mogę ci dać. Ostatnia musi zostać dla Rosie. Jest moją przyjaciółką. I zaraz tu będzie. Ale i tak ja wygrałem. Kicek! Listki truskawek? Kicek musi być gdzieś blisko. Jak mi przykro, że o tobie zapomniałam, Kicku. Ale wynagrodzę ci to. Okej, wszyscy. Teraz ja potrzebuję pomocy. Niech Kicek pozna, jak fajnie można się bawić w Schowaj się i zjedz. Stawaj! Dziubek? Ale ty nie jesteś Rosie. Rosie miała mnie pierwsza znaleźć. Znalazła, ale spałeś. Teraz ty musisz znaleźć ją. Co teraz? No dobra, to chodźmy. Ciekawe, dokąd prowadzą. Wskakuj, Kicek. Dokąd jedziemy? Zobaczysz. Jesteśmy. Co my tu robimy, Filip? Filip? Jak ja mam teraz znaleźć Rosie? Ciekawe. Mam cię. Wygrałeś. Świetnie, Kicek. Przepraszam, Kicku, że cię szybciej nie zaczęłam szukać. Byłam tak zajęta pomaganiem wszystkim, że aż zapomniałam o naszej grze. Pokaż mu jego nagrodę, Rosie. Tada! Zjadłem już strasznie dużo truskawek, Rosie. O! Ale na pewno inni chętnie spróbują. Przepraszam za dzisiaj, Kicku. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Czekałem bardzo, bardzo, bardzo długo. Wiem, ale przecież wymyśliłeś nową grę. Ja? Tak. Schowaj się i śpi. Bardzo śmieszne, Rosie. Pobawimy się w nią jutro. Witajcie w hotelu pod Dębiakiem. Uff, ale dzisiaj gorąco, prawda?
Tak, musimy znaleźć cień. Dębiak. Cześć, dębiaku. Schowajcie się pod moimi liśćmi. Jest za gorąco nawet na piłkę. To dobre schronienie w taki upał. Nie tylko my tu przyszliśmy. Są też państwo gryzakowie z rodziną. I kręty Edek. Cześć, Edziu. Skacze, skacze, skacze. I małe żołędzie. Cześć wszystkim. O, tak. W gorące dni cieszę się powodzeniem. To jest hotel pod dębiakiem. O, masz rację. To wręcz wyśmienity pomysł. Zróbmy z dębiaka prawdziwy hotel. Schronienie dla małych stworzonek. Mogę włożyć garnitur? Mógłbym witać gości. Tak, będziesz odźwiernym. A ja będę dyrektorem hotelu. Odpowiedzialnym za wszystko. Czy na pewno chcesz zostać hotelem? W sumie lubię opiekować się przyjaciółmi, więc czemu nie? Gotowe. Oto winda dla gości. U góry będzie najlepszy pokój z widokiem na dolinę. W tych gniazdach będzie gościom wygodnie. A dzięki tym dzwonkom będą wzywać obsługę hotelową. Dziękuję. Powieszę tę piękną wstęgę jako ozdobę. Szkoda, że nie możesz tam przyjść. Mój dom jest tam, gdzie moje serce, ale powiem wszystkim, których spotkam, żeby zatrzymali się w waszym hotelu. Niezła z nas ekipa, dzióbku. Raczej niezły ze mnie dyrektor. Witam w hotelu pod dębiakiem. To jest obsługa, która spełni wasze życzenia. To odźwierny kicek, który wita gości. Kelnerka Ola, która przekaże wasze zamówienia szefowi kuchni. A to jest Filip, czyli nasz bagażowy. On zaniesie wasz bagaż do pokoju. I Rosie, która tu zarządza. Czy dostaniemy pokój? Chciałabym miły, ładny apartament. Ciężkie te jaszczurki. Idealne miejsce dla państwa. Ciepłe i jasne. Miłego pobytu. A może przeniesiemy się tam? To gniazdo dzióbka, ale czemu nie? To najmilsze miejsce w hotelu. Proszę wjechać. Podoba mi się. Dębia. Idźcie stąd, żołędzie. To gniazdo jest dla gości. Mam nadzieję, że państwu smakuje. Prosiliśmy o orzechy, a nie jabłko. Kelner, chcieliśmy jagody, nie orzechy. Przepraszam. Chwileczkę, zaraz wrócę. Co oni robią w moim gnieździe? Lecę po jabłko dla Edka. Co się dzieje? Każdy ma coś innego niż zamówił. Wszystko się pomieszało. Może trzeba było zapisać zamówienia na kartce? Zapamiętałabyś wtedy, kto co chciał. Żołędzie, co myślicie o naszym hotelu? Nie lubi, lubi. Kto pozwolił jaszczurkom spać u mnie? Ja. Lubię to miejsce. A to nasz cel, prawda? Następnym razem to ja powiem gościom, gdzie śpią. Żołędzie są smutne. Dokąd one idą? Czy dostaniemy nasze jedzenie?
wyglądacie na zmęczonych. Prowadzenie hotelu to ciężka praca. Ale przynajmniej już teraz każdy dostał to, co chciał. Co jest na deser? Niewygodnie mi. Rosie? O co chodzi, dębiaku? O małe żołędzie. Nie wróciły do domu. Boję się o nie. Chyba przestało im się tu podobać. Nie martw się. Poszukamy ich. Niebawem będą z powrotem. Mam nadzieję. Dziękuję. O co chodzi? Chce ci się pić? Przyniosę wodę. Proszę, mam ją. Daj to mnie! To ja tutaj rządzę. Ja ją przyniosłem. Ale ja jestem ważniejszy. Zaczęło padać. W domu takie rzeczy się nie zdarzają. Patrz, tam są. Już, już, moje skarby. My tęsknimy. Chcą wrócić do domu, ale ich dom się zmienił. Dębiak też za wami tęskni. Jest teraz hotelem, ale zawsze będzie waszym domem. Wskakujcie do środka. Wzywam całą obsługę hotelową. To bardzo ważne. Goście się skarżą. Zaraz poczują się jak w domu. Przyjedziemy tam najszybciej, jak się da. Rosie? Dlaczego nikt nie śpi? Gdyby wzięli państwo tamten pierwszy pokój, to nie byliby państwo mokrzy, prawda? Przepraszam za jedzenie. A ja za to, że pomyliłam zamówienia. Chciałbym, żeby żołędzie wróciły. Bardzo za nimi tęsknię. Mamy prezenty dla gości. Poczują się państwo jak w domu. Proszę, pestki słonecznika z mojego ogródka. Nasze ulubione. Dziękujemy. I soczyste jabłko z naszego sadu. No i jeszcze państwa ulubione jagody. Dziękujemy. O co chodzi? Lubimy spać w cieniu dębiaka w upalne dni, ale te pestki przypominają nam nasz dom. Święta prawda. My też tęsknimy za domem. Chcemy spać we własnych łóżkach. A ja chcę, żebyście byli szczęśliwi. Może Zofia ma rację. Może nasz dom jest tam, gdzie nasze serce. Dla ciebie też mamy niespodziankę, dębiaku. Dębiak! Witajcie w domu! Dziękuję, Rosie. Przepraszam cię za dzisiaj. I was też, żołędzie. Tak bardzo chciałem zadowolić gości, że zapomniałem o przyjaciółach. O, już w porządku. Teraz marzę tylko o śnie w moim gniazdku. Śpiące! No posuńcie się. Mańku, może zajmiesz któryś z gniazd? Mamy ich kilka. Kicku, gdybyś mieszkał w hotelu, to czego by ci najbardziej brakowało? To proste. Hamaka z zabawkami. Aha. I czego jeszcze? Nie wiem. Śliskich schodów? Na pewno jest ktoś, za kim naprawdę byś tęsknił. Muszę się zastanowić. Kitku! O, i Rosie, pewnie tęskniłbym też za tobą.